Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, to kolejny materiał z FIFA 14 Ultimate Team. Dziś gramy sobie na poziomie drugiej ligi, jeden pojedynczy mecz i jest to mecz starych, dawnych gwiazd. Czyli Luis Suarez oraz Sergio Aguero ponownie powracają do mojego składu. Dodatkowo przetestuję sobie Davida Silva, żeby zobaczyć, czy jest wart swojej ceny. Zatem widzimy się w sumie za chwilę na boisku, no i sami również ocencie, jak to wam się podoba. No to mamy naszego przeciwnika, zatem śmiało myślę, że możemy zaczynać. No, stroje odpowiednie wybrane. Gramy oczywiście na Wembley Stadium, czyli jest to mój stan, gram u siebie, no to jest jak najbardziej spoko. No i proszę, Gomez Balotelli, to jest bardzo groźny duet napastników. Jest jedna zagadka, mam tutaj na myśli tego prawego obrońcę, nie wiem kto to jest, ale widzę, że jest ulepszony Benatia. Dodatkowo ze stylem gry cień, więc na pewno niełatwo będzie się przedrzeć przez tą dzisiejszą linię defensywy przeciwnika. Zatem zaczynamy od wymiany kilku podań w środku pola. No teraz przeniesienie piłki na skrzydło, tu jest Clichy do Ramireza, David Silva. No na jego podania tym bardziej liczę. Wziąłem go troszkę tak dla testu. Zobaczymy, że rzeczywiście jest warty swojej ceny. Richards, to już pierwsza wrzutka na skrzydła. Suarez niestety pomylił się, no i nie skierował tej piłki właściwie w stronę bramki. Guarin, Balotelli w ofensywnej akcji gości. Gomez, świetny przerzut, długa piłka na skrzydła. Tu oczywiście nikt inny jak Cuadrado dośrodkowuje i to jest trafienie. Super Mario Balotelli, ależ to zakończył. Bez szans Czech, który no nie miał nic do powiedzenia tak naprawdę w tej sytuacji. A Cuadrado wykazał się świetnym dośrodkowaniem, co oczywiście przypieczętowało trafienie na 1-0. Gomez już w środku pola, ale piłkę traci na rzecz Szydle. Ten groźnie uderzał z dystansu, no naprawdę to mogło zaskoczyć Buffona i w rzeczywistości poniekąd zaskoczyło, jest z tego rzut rożny. Tutaj Kompany, nic z tego nie ma, jeszcze Aguero i jeszcze jeden rzut rożny. Z problemami Buffon sparował piłkę na corner. Tym razem ponownie Navas, Luis machnął się z tą piłką, ale Suarez ma piłkę do środka. Luis niestety wracał ze spalonego i tak kończy się ta akcja. Buffon szuka gdzieś tutaj miejsca na rozegranie piłki i wybrał Gomeza, ten jednak obstawiony. No i piłka stracona, Aguero świetnie wybiega na czystą pozycję, Aguero między nogami Buffona. I tu również wcześniej świetnym zmysłem wykazał się Silva, który zagrał kapitalną prostopadłą piłkę do Aguero i to jest wyrównanie. Balotelli tutaj na skrzydle będzie próbował coś zrobić z tego. Zcina do środka, Super Mario, jest Czech na posterunku, ten strzał nie sprawił mu większego problemu. No i mamy odpowiedź. Szyrle zagrywa fantastyczną piłkę. Jest tutaj Silva osaczony przez dwóch defensorów. No nic z tego konkretnego nie zrobił. Balotelli, próba odpowiedzi nieudana. Dobry powrót Richardsa. Navas, ten zaś schodzi sobie do środka, ale nie pozwala mu na zbyt wiele. Guarin, który świetnie piłkę odebrał. Super Mario, no teraz on chce się zrewanżować, chce zaprezentować swoje umiejętności, ale to w tej sytuacji nie będzie mu dane, ponieważ świetny pressing defensywy sprawił, że ten traci piłkę. Silva faulowany, brutalne zagranie Jesusa. No i jednak nie zakończy się ta interwencja żółtym kartonikiem. Navas, szansa na dośrodkowanie. Navas, dobrze bita piłka, ale no nikt tutaj z moich zawodników nie skakał i nie mamy korzyści z tej sytuacji. Zatem koniec pierwszej połówki. No i co, 1-1, dość wyrównana gra. Najpierw strzelił Super Mario i odpowiedział Aguero po naprawdę dobrym podaniu Silvy, który rzeczywiście potwierdza swoją klasę. Szczerze powiedziawszy, gra mi się lepiej niż Mesutem Özilem. Co do Mesuta, oczekiwałem trochę więcej po tym graczu, ale mimo wszystko chyba Silva w użyciu jest bardziej wygodniejszy. W statystykach ponownie również nieco na remis, zatem zacznijmy drugie 45 minut i zobaczmy, jak mecz się potoczy. Silva do Navasa, Navas gdzieś tutaj pomiędzy nogami jednego z obrońców, ale ta piłka nie miała prawa przejść. Navas. Tu jest Silva, Aguero, Silva strzelił do środka i z problemami oczywiście Buffon. No gdyby ten strzał
szedł troszkę bliżej słupka, to na pewno to trafienie znalazło by drogę do siatki. I teraz Balotelli, oj proszę, gdzieś tutaj przepychany Mario stracił w pewnym momencie chyba równowagę. No i z tego wyszedł taki klops, Aguero wycofał piłkę do Navasa i tu rozgrywa się kolejna akcja, która wygląda całkiem przyzwoicie. Luis Suarez, świetnie do Silvy. Silva i znów świetnie Buffon, no to była idealna interwencja, która uchroniła zespół gości przed stratą bramki. Balotelli, ależ krótko to zagrał, Super Mario, jest trafienie. Po raz kolejny ten zawodnik potwierdza swoją klasę, bo Czech dobrze się ustawił, piłkę złapał. Suarez, szybkie rozegranie piłki i proszę, Aguero, wyjście na czystą pozycję, Sergio Kun Aguero i znów fantastycznie Buffon, ale tutaj na pochwały zasługuje również Silva, który świetnie wypuścił na wolne pole, oczywiście wcześniej wspominanego Aguero, a tu było bardzo blisko trafienia Davida Luiza. Kompany! I jeszcze raz to samo, ponownie rzut rożny po interwencji Buffona, który również dziś gra pierwsze skrzypce. Silva! Przepraszam, to był oczywiście Luiz, ale po raz kolejny szczęście trzyma się Buffona. Silva zablokowany. Kompany. Jest szansa na klarowną akcję. Benatia, czyżby znów okazał się i teraz Silva tą piłkę szczęśliwie dostał od Ramiresa i jest rzut rożny. Ależ emocje w końcówce spotkania, przeciwnik dokonuje zmiany, Mario opuszcza plac gry, wchodzi za niego Llorente, no i tutaj może Silva, co się tutaj wyrabia, co jest grane? Co oni w ogóle zrobili? Silva miał ten rzut rożny wykonać, a wyszło kompletne nieporozumienie. Pierwszy raz widzę, żeby tak to zostało rozegrane. No ale trudno, jesteśmy przy piłce, może coś z tego uda się ciekawego stworzyć. Suarez do Silvy, ten jednak troszkę zaspał i piłki nie przechwycił. Jest Llorente, to ten, który przed chwilą na boisku się pojawił, ale Richards nie miał z nim problemów. Czech zagranie do Silvy, ten główkę nie do końca wygrał, ale świetnie znalazł tu Aguero, nie może tego zmarnować, Sergio Aguero, no to jest niewybaczalne, takich sytuacji nie strzelać, może mieć tylko do siebie pretensje Aguero, no bo ja wiem, jakieś 15 minut temu miał taką sytuację, aha, czyli na to wychodzi, że mamy jeszcze rzut rożny przy okazji, no tego bym się nie spodziewał, no to może Suarez, on także potrafi piłkę dobrze dorzucić, jest! Uderzenie Luiza, jeszcze jeden corner, no co tu się dzieje w końcówce? Aż ciężko to opisać słowami. Kompany, ale się pomylił. Ostatni gwizdek arbitra zabrzmiał i niestety po emocjonującej końcówce dostajemy baty. Konkretnie od Mario Balotellego, który dwukrotnie dziś zrobił to, czego nie potrafił dziś Sergio Aguero, czyli zachował się tak jak należy, wykończył sytuację, zrobił to, co do niego należało i oto tak mizernie kończy się to spotkanie. To tyle z mojej strony, jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o ocenie tego materiału. Ja się z wami żegnam, zatem trzymajcie się, cześć, do usłyszenia.